Siema, z tej strony Miro, dzisiaj jestem z Pawłem. Siema. Dzisiaj będziemy próbowali, przynajmniej ja będę próbował, Paweł mi będzie uczył pewnego triku i będzie to front. Front flip? Tak. Dobra. Fronta już kiedyś próbowałem na rezi, robiłem tak na tyłek, ale wtedy były zamknięte gąbki, więc no ledwo do gąbek robiłem tak naprawdę. No i wydaje mi się, że Paweł mnie dzisiaj nauczy jakoś. Zobaczymy. Mogę zrobić na bęku, mogę zrobić tutaj na tym. Mogę też do gąbek pokazać. Ty też potem możesz pokazać, jak się robi. No dobra, Milo, więc tak, front flipa będziemy musieli zacząć od prób w gąbeczki, bo ja jeszcze nie widziałem, jak ty robisz front flipa. Jak zobaczysz, że to już wygląda obiecująco, to wtedy będziemy mogli pomyśleć o reziboxie. Tak jak już mówiłeś, próbowałeś na reziboxie, ale... No tak średnio. Lepiej spróbujmy najpierw chociaż na rozgrzewkę zrobić kilka prób do gąbek. Zobaczymy, jak tam ci idzie. Na pewno pewnie będzie coś do dopracowania, żeby był perfekcyjny. I potem przeniesiemy się na reziboxa. Dobra, to lecimy okay? W gąbki? Tak, to lecimy w gąbeczki. Więc tak, front flip to jest taki trik, w którym robimy salto do przodu. I tak naprawdę to jest to. A jedynie taki problem, który możemy napotkać, to walka z naszym strachem. Ale zobaczymy. Myślę, że Milo jest dzisiaj bardzo napalony na ten trik i na pewno go zrobi, więc lecimy na gąbeczki. Pierwszą próbę zrób tak, jak ty robisz i potem dopiero dam ci jakieś porady. Wiesz co, zrób najlepiej jak potrafisz i ja dam porady w stosunku do tej próby. Dobra, więc tak, zaraz powiem Milowi, co ma poprawić, bo tutaj już zauważyłem jeden znaczący szczegół, który musi ulec naprawie, że tak to ujmę. A dawaj Milo tutaj do krawędzi, to ci pokażę, bo tu już na samym początku jest jedna rzecz do poprawy. Chodzi o to, żeby zrobić późno fast planta, tylko ty robiłeś w zły sposób, bo tak jakby ty... Wyobraź sobie, że to jest moja stopa, co nie? Ona się musi, podjeżdżając, jakby wciąć w półkę, znaczy w profil tego quatera, a ty tak jakby tylko dotknąłeś, co nie? I to chodzi o to, żeby wiesz... Podjeżdżając, co nie podjeżdżasz, tak wcinasz stopy, żeby dostać takiego boosta, takiego, żebyś się taki poczuł, jakby, nie wiem, jakbyś jechał i wjechał w krawężnik, co nie? Także cię nagle wywala do przodu i dzięki temu będziesz mógł mieć dużo lepszą rotację. Dobra. Bo tak to podczas jakby samej rotacji jest spoko, bo się zgiełeś w kulkę, tak jak powinieneś. Tylko sam początek jest do poprawy, żebyś mocniej nogą się wciął. Zaraz ja ci pokażę, jak ja robię do gąbek. Stań sobie, nie wiem, gdzieś tutaj z boku, żebyś widział, jak się zachowuje moja lewa stopa. I jadę szybko. A, no widać tego fastplanta. Dzięki jakby wcinam nogę, co nie? No. Dzięki temu mam takie szarpnięcie, tak jakbym wjechał w krawężnik. I tak się nagle, wiesz. Właśnie widzę. I ja sobie oglądam moje próby, żeby zobaczyć, co robi źle. To ja tego fastplanta robię tak, że kładę tą nogę i tak tylko... Ona mi stoi. No to jakbyś tylko chciał dotknąć, a to ona musi dać ci, wiesz, takiego kopa. Ta noga bez powodu nie jest ustawiona na tym profilu, no bo jakby była bez powodu, to moglibyśmy ją mieć cały czas na hulajnodze. A jak ją już odstawiasz, to trzeba tak, wiesz, twoja kolej i teraz spróbuj tak jakbym miał ci najprościej to wytłumaczyć, to nie rób o tak, tylko coś takiego, jakbyś chciał... Nie, zobacz. Z tyłu i tak jakbyś, wiesz, jedziesz i... Dobra, spróbuję najwyżej, będę poprawiać. Dobra. Jeszcze bardziej. Musi być słychać taki dźwięk. I na samym początku jesteś mega wyprostowany i dopiero potem się zginasz. Bo już najeżdżałeś taki trochę zgięty. A na samym początku musisz być prosty, to wtedy będziesz miał się z czego zgiąć. A jak ty oceniasz? Słabo, moim zdaniem. Dlatego nie lądowałem na rezi. Bo jak mogę zlądować na rezi, jak nie umiem idealnie w gąbki. To Milo, dla przypomnienia. Na początku, jak podjeżdżasz, to jesteś prościutki. I potem, po kopnięciu, mocno się zginasz. Bo jak będziesz już najeżdżał zgięty, to nie będziesz miał z czego się zgiąć, bo będziesz się wolno kręcił. No lepiej. Teraz lądowałem... Czemu tak daleko lecę? Kurde. Musisz mieć bardziej... Stanowcze kopnięcie. To przelatywałem cały ten. To trzeba, chociaż nie mówię, że musi być ten pisk, tak jak w moich butach, ale chociaż takie uderzenie, żeby usłychać. Że nie tylko dotykasz ten jakby quarter, tylko masz mocno go uderzyć. To jest w sumie taka symulacja rezy, co nie? Mo teraz będzie troszeczkę obrazował taką płaską powierzchnię, którą mamy tam na reziboxie. To jest taki po prostu pierwszy krok z front flipem na jakby dalszym i wyższym poziomie. I musisz mocno kopnąć. Nie mówię, że musi być teraz ten pisk, a chociaż żeby było słychać takie mocne tknięcie. Tak jak pokażę, kopnięcie tak. A to musi być tak jakby spod ciebie. Czyli... Ja bym na bosaka zrobił. Ja teraz zagram w zwolnionym tempie. Ten moment tutaj wybicia, żebyś sam zobaczył, gdzie stawiasz nogę, w jaki sposób ona kopie i czy jesteś prosty na wybiciu. Dobra. Tutaj zwolnione tempo pokazuje, jak
Milo już w tym miejscu zrobił uderzenie, a najlepiej tak naprawdę zrobić na samym końcu, tak jak mówiłem, w tej jakby czarnej strefie. A Milo zrobił tutaj znacząco przed czarną strefą, przez co leci bardzo do przodu. I jak widzicie, Milo tutaj się jakby popycha z tej lewej nogi w przód. To też widać, przez co nie ma tyle rotacji, co powinien mieć, ale leci po prostu bardziej do przodu. Najeżdżasz i już tutaj robisz fast planta. Ja jak robię? Noga na czarno. I wtedy masz jakby najbardziej ostry kąt quatera i jesteś najbardziej na krawędzi, więc będziesz najbardziej leciał do góry, jak to jest możliwe, a nie do przodu. Plus zobacz, co robi twoja noga. Tak jakby ty ją dajesz przed siebie daleko, a potem się z niej popychasz do przodu. Zobacz, widzisz? A no rzeczywiście. A gdybym dał na czarnym, to chyba nie by nie było aż tak. Na czarnym i przede wszystkim ona jakby ma jakby stać. Nie cię popychać, tylko ma być na sztywnej nodze. Czuję, wciskasz nogę w tą krawędź i tak jakby ona ci, ona go nie pójdzie do przodu, tylko po prostu twoja prędkość, wiesz, jakby to ci wytłumaczyć pod kątem fizycznym. Wyobraź sobie, że jedziesz strasznie szybko do przodu i podczas tej jazdy wystawisz nogę tutaj, to automatycznie jak ona będzie sztywna, to nie będziesz jechał do przodu, tylko zaczniesz lecieć na zęby, tak? Tak samo jest to, jak jedziesz na gąbki. Jak jedziesz i ustawisz tą lewą nogę na samym krańcu i ona cię tak jakby zatrzyma, to zaczniesz mieć dobrą rotację, a jak do tego jeszcze dodasz kulkę... Dobra, teraz spróbuję tak jak ty mówisz. No, czyli na czarnym kładziesz nogę i się tak wetnij ją, tak jakby cię miała, wiesz... Wyobraź sobie, że masz klej na podeszwie i wiesz, kładziesz nogę na tym czarnym, ona się jakby tam zaklinuje i cię jakby wetnie, żebyś się zakręcił mocno do przodu. Taki efekt krawężnika. Dobry miejsce, żebyś fastlanta, ale w złą stronę znowu, jakby ta noga znowu cię pchała do przodu. Ona ma tam się zaklinować. Zawsze myślałem, że fastlanta się robi tak, choć widziałem, że ja tą nogę ciągnę i to mnie tak pcha strasznie do przodu. No to nogę nie może się pchać do przodu, tylko to jak ci już pokazywałem kilka razy, że tu wcinasz się i ona stoi w miejscu i nie wybijasz się nią z kolana, bo i tak już masz prędkość. Jakby prędkość cię pcha do przodu, a to noga jest odpowiedzialna za rotację, a nie za to, żebyś leciał do przodu, bo i tak polecisz do przodu. Także podjeżdżam i się wcinam. Tak żeby ten nie dostać, to jakby mi ktoś nogę podstawił. Jak chcesz, to mogę tam ci podstawić nogę. No ja nie wiem, ja tego nie wiem. Może to ci pomoże. Tam w Australii sobie, nie pamiętam kto to nagrywał na YouTube, ale tak sobie właśnie trenowali front flipa, że ktoś wziął kawałek deski i tak jakby wystawił deskę, że ona jakby wystawała sobie, no wiesz, tak, że jakby no, nie jesteś w stanie podjechać i oni po prostu jechali tak, że mieli cały czas nogi na deku i jakby chcieli front flipa, a ta deska ich właśnie tak wcinała. Wiesz, ich kółko uderzało, kółko się tu blokowało, a oni całym ciężarem ciała wtedy dawali sobie rotację. I normalnie lądowali, tylko ja nie pamiętam kogo co widziałem, to bym wam pokazał. Zobaczysz znaczącą poprawę, że jak tylko tą nogę poprawisz. To jest jedyna rzecz, bo kulkę robisz i kulkę robisz bardzo fajną, ale sam problem masz na... Jedyny problem jaki masz jest ten, który już mówiłem na początku, że w zły sposób układasz nogę na początku, bo ty się z niej jakby wybijasz, przez co nie ma takiej reakcji szokowej na rotację. Że nie ma takiego, wiesz, wcięcia, tylko po prostu płynnie jakby zaczynasz się kręcić, tak naprawdę tylko dlatego, że się zginasz w kulkę. Jak ja widzę, że ja znowu się odpycham, to mi się już nie chce kręcić dalej. Ale w locie zauważył to. I w locie, lecisz w locie i gadasz. I kolejna noga na ciebie spada. Nie, puszczam ją tam gdzieś. O nie. Ej, dobra, czekaj. Już. Ale już się bardziej wciąć. A w dobrym kierunku to już idzie. Nie. Ale ja mam do ciebie prośbę jedną. Jak lecisz i nawet źle lecisz, to proszę cię, nie mów nic. Dobrze? Bo wcześniej spadła na ciebie hulajnoga. Spadła? O. Tak, obok. Całe szczęście. Mówiłem ci, nie gadaj. Wciąć tę nogę, czas. Muszę usłyszeć taki dźwięk. Przed chwilą sobie spróbowałem w gąbki znowu, bo wcześniej już... mi się nie chciało i no lecę tam trochę za materac daleko, ale spróbuję jeszcze raz. Porobiłem sobie trochę w gąbki, teraz wziąłem materac na rezi. Zobaczymy jak mi to wyjdzie, mam nadzieję, że nie skończy to jakoś bardzo boleśnie. Już kiedyś próbowałem i w sumie to nie bolało, bolało tylko jak przelatywałem przez materac i to tylko bolało. A tak to jak na plecy podałem to git.
Dobra, spróbuję zrobić z pierwszej i tak się przełamać. Jakbyś tak zrobił, no to byś mógł nawet odjechać. Bo też weź pod uwagę, wiesz, jak jest lądowanie, no to lądowanie się robi coraz niżej, więc masz też trochę dodatkowego czasu. Dobra, teraz Milo robi ostatnią próbę w gąbki. No i Milo, musisz zrobić ją tak, jak wiesz, tak jakbyś już robił, taka próba generalna, co nie? Wyobraź sobie, że to jest rezi i masz tak już zaimitować te wybicie front flipa, jakbyś normalnie robił na twardo, dobra? No to powodzenia. Tam nie pykło. No ale zdarzy się, taki sport. Nie zawsze wychodzi. Tak zgięty. A w locie tylko troszeczkę bardziej się zgięłeś, przez co nie było takiego, wiesz, efektu przyspieszenia rotacji. No to już było trochę lepiej. Ale mam wrażenie, że jesteś troszeczkę krzywo. Dzisiaj prawie cały dzień spędziłem na katowaniu fronta w gąbki. Jestem zadowolony tylko z jednej rzeczy, z takiej, że Paweł dawał mi porady. Mam nadzieję, że następnym razem, o ile ten będzie następny raz, choć nie nastawiam się jakoś, bo wcześniej, już wczoraj i w ogóle przez ten cały tydzień myślałem sobie o tym froncie i sobie wyobrażałem w ogóle klipy i tak dalej, ale niestety coś poszło nie tak. Za daleko lecę, wiem, że następnym razem mam nadzieję, bo teraz już jestem mega zmęczony, że wykorzystam te wskazówki, no i będzie dobrze. To widzimy się następnym razem. Następnym razem. Mam nadzieję, że następnym razem będzie więcej energii i poprawisz i weźmiesz, wyciągniesz wnioski z tych prób, które robiłeś dzisiaj, no i może w następnym odcinku już wkleić tego fronta. No. Dobra. To do zobaczyska, Piona. Dzięki.